Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy zajmowali się kolejny raz zjawiskiem brzydoty występującym w literaturze. Już mówiliśmy sobie o brzydocie w starożytności, o brzydocie w średniowieczu, w renesansie i w baroku oczywiście, a dzisiaj będzie brzydota w Pozytywizmie, pozwoliłem sobie przeskoczyć romantyzm. No dobrze, wiemy doskonale, że tą podstawową kategorią, nie może inaczej, tym podstawowym narzędziem, przy pomocy którego twórcy pozytywistyczni opisywali rzeczywistość, był realizm. Realizm, który, który starał się Oddać prawdę dotyczącą świata, starał się przedstawić wydarzenia w sposób prawdopodobny, starał się opisać motywację bohaterów tak, by zgadzała się ta motywacja z tym, co wiemy na temat psychiki człowieka, a więc real, pisarz-realista podglądał swoich bohaterów i starał się jakoś tak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zachowują się tak, jak się zachowują. I odpowiedzi na te pytania oczywiście e, odkrywał w przeszłości bohaterów, w ich doświadczeniach związanych z przebywaniem w takim, a nie innym środowisku. No i tutaj możemy sobie dalej pomnożyć te realistyczne, e, realistyczne jeżeli chodzi o, o sposób przedstawienia rzeczywistości elementy. Realizm jednak w, w kwestii brzydoty jest wyjątkowo grzeczny. Dlaczego? Ano dlatego, że pisarz realista, pomimo tego, że czuje, że jego zadaniem jest portretowanie w sposób wierny świata, to jednak yy, stara się po dżentelmeńsku ten świat opisywać, czyli unika wszystkiego tego, co mogłoby budzić estetyczny opór wszystkich czytelników, wszystkich odbiorców. Yy, pisarz realista wie, że na świecie dzieją się rzeczy obrzydliwe, Wie, że na świecie zdarzają się, zdarzają się ludzie, którzy umierają, chorują, przepraszam za wyrażenie, żygają, ale nie czuję potrzeby, żeby o tym opowiadać, ponieważ traktuję to jako jako pewną oczywistość, o której również wiedzą czytelnicy, więc nie ma sensu o tym mówić. Tak? On ma o wiele, on ma chyba inne ambicje, ten pisarz realista. Realista stara się w taki elegancki sposób oddać prawdę o świecie. Oczywiście tutaj wchodzi w grę prawdopodobieństwo wydarzeń, miejsc, prawdopodobieństwo psychologiczne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście o, sa, o, o samym realizmie mówisz tutaj, nie mam zamiaru. No ale od tego realizmu gdzieś tam w pewnym momencie zaczął, e, z, zaczął wyrastać taki e, no, pęd, albo takie odgałęzienie e, i nazwijmy je naturalizmem. Naturalizm, no to już chyba... Taka skrajna forma realizmu. Jasne, że to jest pewne uproszczenie, że naturalizm to jest taki realizm do kwadratu albo do sześcianu, ale chyba na potrzeby szkoły średniej można się takimi uproszczeniami pewnymi posługiwać. No dobrze, czego ten naturalizm chciał? Sama nazwa jest dosyć, jest dosyć taka praktyczna, dlatego że naturalizm kojarzy nam się z naturą, a naturaliści chcieli przedstawiać człowieka nie jako istotę złożoną z duszy i z ciała, z życia wewnętrznego. Bardzo złożonego, skomplikowanego i bardzo niedostępnego, tak, Sam, sami bohaterowie realistyczni czasami nie wiedzą, dlaczego tak się zachowują, natomiast. Pisarze naturaliści odpowiedzieli na to pytanie bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo znaleźć odpowiedź na to pytanie. E, ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, ponieważ są zwierzętami. Stąd też e, pisarze re, naturaliści przedstawiają człowieka jako istotę czysto biologiczną, istotę, która kieruje się e, w swoim życiu instynktami, namiętnościami, e, kieruje się mm, popędami i wszystko to Wszystkie te decyzje, które podejmuje, podejmuje jako istota biologiczna starająca się poprawić swój, swój byt, starająca się utrzymać na powierzchni rzeczywistości. Oczywiście, naturaliści mieli tutaj wsparcie w takich. W takich nurtach albo w takich ideach jak chociażby determinizm albo ewolucjonizm. E, determinizm, czyli, e, czyli przeświadczenie o tym, że człowiek zachowuje się w taki sposób, w jaki mm, musi zachowywać się, rodząc się w danym miejscu, w danym czasie, rodząc się jako dziedzic takiej, a nie innej, poligenów. No i tak naprawdę podlega tym samym prawom. Co zwierzęta, tak jest zdeterminowane do tego, żeby zachowywać się tak, jak się zachowuje, a, z, a całość, jego, całość jego zainteresowań, według naturalistów, sprowadza się do zaspokojenia sobie e, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby ciepła, potrzeby, e, potrzeby jedzenia i picia, potem oczywiście przedłużenia gatunku. I ten instynkt macierzyński, niech tam też się włączy. No więc, ten komplet instynktów, którymi dysponują wyższe formy natury ożywionej, również, również jest gdzieś tam zakorzeniony w człowieku. A więc, naturalizm pokazuje człowieka jako istotę biologiczną, i można tak sobie wyobrazić, że czytanie literatury naturalistycznej, albo no niech będzie opowiadań naturalistycznych, nowelek, albo powieści, czasami przypomina taką wędrówkę po ogromnej, rodzie zoologicznym. Kiedy, kiedy sobie pójdziemy do zoo, to niektóre zwierzęta prezentują się przed nami w sposób, no, taki naprawdę majestatyczny, pompatyczny, szlachetny. E, prężą się albo e, dumnie spacerują po swoim wybiegu, e, albo albo pokazują walory swoich, swoich ciał, ale te czasami też będziemy widzieli w czasie pory karmienia, jak te same zwierzęta rzucają się na pokarm, rzucają się na mięso, rozrywają to mięso zębami, walcząc o co lepsze kąski, no a potem defekują, czyli to, co robią wszystkie organizmy, chyba wszystkie organizmy żywe, tak? I co pisarzowi realiście nie przyszłoby... Przez myśl, żeby opisać, no to pisarz naturalista chyba mógłby podjąć się zadania takiego, żeby pójść ze swoim bohaterem do toalety i dokładnie opisać to, co w tej toalecie się dzieje. Najbardziej znanym, najbardziej znanym chyba fragmentem naturalistycznym pochodzącym z klasycznej polskiej powieści, czyli z Lalki Prusa, jest fragment opisujący wędrówkę Wokulskiego po powiślu. No i taka oto. Taki oto fragment. E, na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza spostrzegł niby postacie ludzkie. Było to było tu kilku drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei, dwie śmieciarki i jedna kochająca się para złożona z trendowatej kobiety i suchotniczego mężczyzny, który nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma ukrytych tutaj chorób, które oddzia które odziały się, w, wykopane w tym miejscu szmaty. Wszystkie te indywiduła zwietrzyły obcego człowieka. Zwietrzyć, no, kto wietrzy? No, zwierzęta wietrzą, tak? Wyciągają nos w kierunku zapachu i starają się coś, coś wywąchać. Nawet śpiący podnieśli głowy i z wyrazem zdziczałych psów Słów, czyli znowu zwierzaki, tak? Przypatrywali się gościowi. No i tutaj jeszcze możemy, e, możemy jeszcze parę akapitów dalej też prześledzić. To, co na tym powiślu się dzieje. Tutaj mamy opisy tych przerażających, e, przerażających e, domów, które się chylą ku upadkowi. E, mamy opisy pokojów w tych domach, które śmierdzą i, i w których mamy Połamane meble, no więc tutaj, tutaj mamy ten klasyczny, brzydki opis, tak? ale potem zaczniemy się zastanawiać. Po co? Tak? No bo, bo jeżeli się zastanowimy, w jaki sposób przyduta się tutaj pokazuje, no to jasne, mamy sposób następujący, mamy drobiazgowy opis rzeczywistości, z, której, z którą zetknął się bohater lalki. On, jako człowiek, który, który osiągnął w życiu niesamowity sukces, nagle schodzi gdzieś tam trochę, powiedzmy, świadomie, trochę nieświadomie w odmęty tego powiśla i zdaje się, zdaje się, rozkoszować w pewnym momencie tym ty, ty, tym, tą brzydotą, tą degeneracją ma taki, a nie inny stan w tym momencie, taki, na, o, może inaczej, nastrój. A więc nic dziwnego, że ta brzydota bardzo ładnie komponuje się z tym, co Wokulski w tym momencie myśli, nie tylko o Łęckiej, ale również całego świata. Innym klasycznym przykładem, jeszcze raz absolutnie klasycznym przykładem e, turpizmu jest fragment. Nie fragment, jest powieść Emila Zoli, klasyka literatury naturalistycznej. Fragment, tytu, fragment powieści pod tytułem Nana. No i tutaj końcóweczka tej powieści przeczytam, ale jeżeli jesteście po, po jakimś jedzeniu, no to, to ostrożnie. No więc tak. Bohaterka. Nena została sama spoczywając na wznak w blasku świecy, na pościeli leżała potworna masa ludzkich soków, krwi i gnijącego ciała. Cała twarz była gęsto pokryta krostami, pomarszczone i wklęśnięte, podobne do szare szarawego błota, wydawały się ziemistą pleśnią w tej bezkształtnej papce w której już nie można było rozróżnić rysów. Lewe oko zupełnie utonęło w rozlewającej się mazi. Drugie, na wpół otwarte, zapadło się jak czarna i gnijąca dziura. Z nosa jeszcze sączyła się ropa. Na jednym policzku utworzył się czerwonawy strób, który sięgał aż do ust wykrzywionych ohydnym uśmiechem. Po tej potwornej, groteskowej masce, trupiej spływały złotym potokiem włosy, piękne włosy, które zachowały swój słoneczny blask. Wenus się rozkładała, jakby jad z cuchnących padliną rynsztoków, Ferment, którym zatruł, cały naród, zatruł się cały naród, spowodował teraz gnicie jej twarzy. No, musicie przyznać, że obraz ten jest bardzo nieapetyczny. Tak mamy obraz umierającego człowieka, człowieka pogr po pogrążonego w agonii. Ostatnie yy, tchnienia tej ludzkiej... Yy, tego ludzkiego mięsa które zostało opisane w bardzo dosadny sposób no to jest właśnie naturalizm. E, jakie są cele naturalizmu, chcielibyśmy sobie teraz zapytać? No, bo wiemy, że, że naturalizm, forsując nam tezę o tym, że życie człowieka jest brzydkie, e, wszystko to co człowiek robi, bo coś dzieje się z człowiekiem, jest bardziej brzydkie niż wzniosłe. No to ta brzydota po coś istnieje, prawda? A więc odpowiadamy sobie teraz na pytanie: po co? No więc po pierwsze, Czyli funkcje tej brzydoty w realizmie, w pozytywizmie, a tak naprawdę w naturalizmie. Po co to jest? Przede wszystkim funkcje poznawcze, tak? czyli czytelnik ma za zadanie zapoznać się ze światem, o którym wcześniej nikt mu nie powiedział, albo którego on sam wydawał, którego on sam chyba. Unikał, a już na pewno ignorował e, świadomość jego istnienia, więc, natu, więc brzydota opisywana przez naturalistów e, była wprowadzana po to, żeby e, odbiorcy poznali tę e, niezbyt apetyczną stronę rzeczywistości. Po drugie, Taki cel, nazwijmy to filozoficzny, dam tutaj ogromny cudzysłów, cel filozoficzny, czyli prawda na temat świata i jego prawdziwej natury. Świat nie jest piękny, świat nie jest doskonały, świat nie składa się z zachodzących słońc i jeleni ryczących na plaży w Bałtyku. Nie, świat jest brzydki, nie wolno zapomnieć o tym. Tej jego potężnej warstwie, o tej dymiącej rzeźni, którą jest świat natury, o tej pełnej walczących za sobą istot ludzkich, które tak naprawdę nie różnią się niczym od, siebie, niczym od świata zwierząt, oprócz tego, że, że noszą ubrania, a czasami nawet i nie. Więc tutaj jest ten cel filozoficzny ukazać prawdę o autentycznej naturze świata. Kolejny cel brzydoty. Nie tylko opisy, nie tylko ludzie, nie tylko, nie tylko miejsca mogą być brzydkie, ale również język może być brzydki. Stąd też po co wprowadza się brzydoty, do tej warstwy językowej, którą posługują, do, do tej warstwy językowej, czyli do języka, jakim posługują się bohaterowie literaccy. Wprowadza się ten brzydki język, dam tutaj też cudzysłów, brzydki, no bo to jaki to jest brzydki, tak? Czyli ten dosadny, pełen y, c, c, o, określeń, które by nie przeszły przez, przez, y, przez klawiaturę pisarzy realistów, pełen, y, pełen wulgaryzmów, pełen, y, pełen y, no. Czujemy, chyba o co chodzi. Zawiesiłem się nieco. No ten język, po, e, użycie tego języka miało poszerzyć granice literatury. Tak? Czyli brzydota, e, którą epatują w warstwie językowej bohaterowie, e, jest użyta po to, żeby poszerzyć możliwości literackie. No bo w Rusowi nie przyszłoby do głowy, żeby, żeby wkładać w usta swoich bohaterów wyrazy ocierające się już o nawet nie kolokwializmy, ale, ale o wulgaryzmy. Tak? Natomiast pisarze naturaliści starali się również w warstwie językowej oddać brzydło tej rzeczywistości. Dobrze. No i dajmy jeszcze oczywiście prawdę o człowieku, prawdę o jego kondycji. Brzydota pojawia się po to, żeby pokazać, że człowiek nie jest istotą piękną, człowiek się starzeje, człowiek choruje, człowiek umiera, z człowiekiem dzieją się bardzo nieprzyjemne rzeczy w takich e, typowo fizjologicznych sytuacjach. I jeżeli chcemy być uczciwi w stosunku do odbiorców, no to jesteśmy zobowiązani, żeby to również opisać. W przypadku Prusa, no mi się wydaje, że ta brzydota jest m.in. Zaprzęgnięta, zaprzęgnięta do tej. Żeby pociągnąć ten wóz z ideologią polskiego pozytywizmu, żeby pokazać brzydotę, upadek, degenerację, zepsucie polskiego społeczeństwa, żeby być może komuś otworzyć oczy, albo żeby pokazać, że pomimo tego, że pozytywiści działają już no, przynajmniej 2,5 dekady, no to nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o te najniższe warstwy społeczne, więc ta przydota pewnie również ma być pewnego rodzaju oskarżeniem e, skierowanym w skierowanym w stronę tych, którzy mogliby jakoś z, zmienić ten stan rzeczy. Jeszcze jeden jest taki bardzo ładny, brzydki opis pochodzący z klasycznej powieści realistycznej. Nie będę teraz tutaj cy cytował tego, tych fragmentów, ponieważ one są porozrzucane na kilku stronach. Jest to opis śmierci. Emmy Bowary, śmierci e, głównej bohaterki powieści Gustawa Floberta pod tytułem Pani Bowary, bohaterki, która jest niezwykłą postacią niezwykłą kobietą, kobietą, która całe życie uganiała się za doskonalszą wizją rzeczywistości, a teraz uwaga, spoiler, więc jeżeli nie chcecie wiedzieć, jak się kończy, pani Bowary, to sobie teraz wyłączcie, albo zatrzymajcie, albo wyłączcie głos. I Emma Bowary, doprowadzona do ostateczności no, serią niefortunnych decyzji, jakie podejmowała pod wpływem emocji, zażywa truciznę i jej agonia jest opisana w sposób no chciałoby się powiedzieć też odpychające, więc ta brzydota umierania w, w kontekście tego, że Emma Bowary była taką heroiną, która, czyli bohaterką, która dążyła za marzeniem o pięknym świecie, ta brzydota tutaj jest, jest narzędziem budowania nieprawdopodobnego wręcz kontrastu pomiędzy marzeniami o wspaniałym życiu a brzydkim chciałoby się rzec obrzydliwym finałem jej właśnie egzystencji. Tutaj znalazłem fragmencik, krople potu spływały po sinawej twarzy, jakby zastygłej w wyziewach metalicznych oparów, zęby jej szczękały, rozszerzone oczy spoglądały nieprzytomnie dookoła, na wszystkie pytania odpowiadała jedynie kiwnięciem głowy, stopniowo lęki zdawały się głośniejsze, wyrwał się jej głuchy ryk, twierdziła, że już jej lepiej, że zaraz wstanie, ale chwyciły ją skurcze, krzyknęła, tak, no i potem wymiotuje, potem mamy całą tą serię, e, serię e, obrazów pokazujących kobietę, która umiera pod wpływem, pod wpływem zażytego arszeniku. To tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.